Tutaj mamy przykład nielegalnej reklamy i promocji alkoholu przez influencerów w mediach społecznościowych. Ten post jest o tyle ciekawy i zabawny, gdyż nawet go zaobserwował UOKiK. Postawił taką charakterystyczną, taktyczną kropkę śledzącą, więc może będziemy tutaj się spodziewali jakichś zarzutów w tej sprawie. O co chodzi? Zgodnie z artykułem 13 ust. 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi zabrania się na obszarze kraju reklamy i promocji napojów alkoholowych za wyjątkiem piwa, którego reklama i promocja jest dozwolona pod pewnymi wyjątkami. No tutaj mamy do czynienia z winem, mocującym wino, to jest mocniejszy alkohol, więc no tutaj niestety będzie prawdopodobnie kara grzywny od 10 tysięcy do 500 tysięcy złotych, więc mam nadzieję, że pani za tą współpracę wzięła co najmniej 500 tysięcy złotych, gdyż przynajmniej starczy na grzywnę, no ale no cóż, nie oszukujmy się, że influencerzy się nie znają na prawie, prawdopodobnie też tą pani wyrobiła agencja, która sama na tym swoim profilu firmowym promowała właśnie wino. No i teraz dlaczego po prostu to jest promowane? Gdyż media społecznościowe do tej pory była taką szarą strefą. Prokuratura umarzała postępowanie, gdyż uzasadniała to tym, że jeżeli na przykład zakłada się konto na jakimś tam portalu społecznościowym, to to nie jest już takie powszechne, nie jest to dla każdego. Otóż to jest na tyle kuriozalne tłumaczenie, bo ta sama prokuratura, jeżeli na przykład macie założone konto na Facebooku czy na innym portalu społecznościowym i zamieścicie wpis znieważający kogoś albo wzywającego do popełnienia przestępstwa, no to za taki wpis sam, no to wyśle akt oskarżenia. To wynikało po prostu z tego, że mieli zbyt małe braki kadrowe, natomiast UOKiK już wystąpił do prokuratury o wyznaczenie odpowiedniej jednostki, która się będzie zajmowała takimi sprawami. Więc no cóż, jak widać, no, mieliśmy tutaj bardzo ładne no, oznaczenia, płatna współpraca, nazwa marka, więc nie ma tutaj wątpliwości, że to jest reklama, tylko jest problem taki, że tego reklamować nie można. I cóż,